Hitowe emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. Pustynny maraton Rally di Maroc, liczący w tym roku ponad 2000 km, jest 9. rundą Pucharu Świata FIA w rajdach cross country. Na starcie do pierwszego etapu tego 5-dniowego rajdu stanęła światowa czołówka w rajdach terenowych. Orlen Team w Rally di Maroc reprezentują 3 samochodowe załogi w składach. Marek Dąbrowski, Jacek Czachor, Adam Małysz i Xavier Panseri oraz Kuba Przygoński i Andrzej Rudiński. W kategorii motocykli barwy Orlen Teamu reprezentuje Kuba Piątek, lider klasyfikacji juniorów w Mistrzostwach Świata FIM. W kładach Rafał Sonik, który podczas rajdu w Chile zapewnił już sobie 4. w karierze Puchar Świata. Pierwszy etap rajdu liczył 429 km, z czego 370 przypadło na dość trudny, usiany ostrymi kamieniami i głazami, odcinek specjalny. W kategorii kład dzień wygrywa Rafał Sonik. Odcinek pełen wypas, jak na Dakarze. Jeszcze 100-200 km i właściwie byłby dzień dakarowy, taki pełny. Mnóstwo kamieni, skał, techniczny, kręty, super. Wśród motocyklistów najszybszy na tym odcinku okazał się Hiszpan, Joan Barreda Bord. Kuba Piątek osiągnął linię mety na 17. miejscu i prowadzi w klasyfikacji juniorów. Debiutujący w samochodzie na pustyni Kuba Przygoński podczas pierwszego etapu okazał się najszybszym wśród orlenowskich samochodowych załóg. To był bardzo, bardzo fajny odcinek, bardzo mi się podobało. Przygońskiego zadziwiły możliwości mini. Bo samochód jest niesamowity, skacze, w dziury można pojechać. Wielka przyjemność z jazdy. Kuba ukończył pierwszy etap na 13. miejscu. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor z przygodami dotarli do mety, plasując się na 15. pozycji. Sahara nie oszczędzała opon w ich Toyocie. Złapaliśmy 2 kapcie na początku odcinka i został nam jeden zapas i 200 km do mety. Nic innego w zasadzie nam nie zostało, tylko oszczędzać sprzęt. Dla Adama Małysza i Xaviera Panseri to był odcinek pełen niepożądanych zwrotów akcji. 50. kilometr, kapeć. Potem urwane GPS i na koniec brak widoczności spowodowany awarią zbiornika płynu do spryskiwacza. Polsko-francuski duet zajął ostatecznie 17. lokatę. Pierwszym liderem rajdu został Saudyjczyk Yazid Al-Radzi. Kolejny pustynny etap będzie liczył 365 km i w sporej części będzie składał się z wysokich wydm. Będzie również bardzo wymagający, szczególnie dla nawigatorów. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.